Najbardziej przebojowa partia polityczna w Polsce, Konfederacja, miała na Facebooku 671 tysięcy fanów. Bardzo dużo, bardzo aktywnych użytkowników. I oto jednego dnia znienacka Facebook usunął to konto bez uprzedzenia dla administratorów strony. Konfederacja ocenzurowana przez Facebooka. Dlaczego, po co i co dalej, zapytamy o to posła Artura Dziambora, naszego gościa. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, lewica ma niezły ubaw. Ocenzurowano was, nie ma Konfederacji, problem z głowy. No tak, i tutaj chciałem powiedzieć, że no właśnie tym się różnimy od lewicy, że gdyby taka sama sytuacja stała się właśnie im, to my byśmy ich bronili do utraty tchu, ponieważ uważamy, że tak nie powinno się po prostu zwyczajnie dziać w naszym nowoczesnym świecie, w którym właściwie wszystko w tym momencie dzieje się w internecie, a Facebook jest monopolistą na tym rynku. No niestety, no stało się jak się stało. Teraz pytanie, czy Ministerstwo Cyfryzacji rzeczywiście będzie miało moc, żeby przywrócić stan prawidłowy. Liczymy na to oczywiście. Wysłaliśmy już nasz protest do Ministerstwa Cyfryzacji na tej stronie, na której tam można zgłaszać tego typu sytuacje. Zobaczymy, jakie będą następne kroki. Facebook rzeczywiście poinformował Ministerstwo Cyfryzacji parę godzin przed tą sytuacją. Nas nie poinformował, ale to, co dzieje się w internecie teraz wokół tego, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze parę tygodni temu mieliśmy protesty w całej Polsce pod hasłem wolne media i krzyki o tym, że nie wolno wpływać ręcznie na to, jak wygląda sytuacja stacji telewizyjnych w Polsce, to ci sami ludzie, którzy wtedy krzyczeli wolne media, precz od TVN-u i tak dalej, dzisiaj krzyczą precz z Konfederacją, bardzo dobrze, że zniknęliście, was się w ogóle powinno wygumkować z życia publicznego. Także no cóż. Panie pośle, ale internauci też wykazują sprzeczność, bo pan mówi o sprzeczności na lewicy broniącej wolności słowa, tak zwanej w TVN-ie, a teraz cieszących się z braku wolności słowa dla was. Ta cenzura jest faktycznie oburzająca, ale internauci wskazują też na sprzeczność w pańskim rozumowaniu. Tak. Takie tweety przypominając, pokażmy państwu. Właśnie o Facebooku. Usługa świadczona nieodpłatnie. Umowa polegająca na tym, że właściciel serwera pozwala ci publikować na jego stronie, co chcesz, jednocześnie zaznaczając, że jak nie będzie mu to odpowiadało, to koniec przyjaźni. Chyba ma do tego prawo. Facebook w domyśle. Może nie jest to wygodne. Facebook, YouTube, Twitter to są prywatne firmy oferujące swoje serwery jako forum. Jeżeli ustalają, że bardziej przychylne patrzą na poglądy lewicowe niż prawicowe, to mają do tego prawo. Tak jak Telewizja Polska ma prawo nie zapraszać nikogo, kto ma poglądy wolnorynkowe i nie popiera ani PiS-u, ani PO. Ta druga część oczywiście ironiczna wobec mediów publicznych, no ale internauci mówią, panie pośle, bronicie tego, że w prywatnej firmie wolno się robić co chce, więc właściwie teoretycznie według pańskiej logiki mieli prawo was skasować. Tak, z czysto libertariańskiego punktu widzenia rzeczywiście jest tak, że prywatna firma może co chce, tylko problem polega na tym, że Facebook w tym przypadku nie jest już taką prywatną firmą w rozumieniu takim, jakim to sobie większość ludzi wyobraża. Rzeczywiście jest na przykład tak, że ja idąc w tym toku rozumowania, który tam jest przedstawiony w tych wykopanych tweetach z 2018 roku, ja na przykład od września mam shadowbana na moim facebookowym profilu. To oznacza, że mój facebookowy profil ma bardzo niską docieralność, bardzo niską liczbę nowych obserwujących i ogólnie jest tam trochę kaplica. No i ja z tego shadowbana, który trwa trzeci miesiąc już, raczej się nabijałem. Na Twitterze pisałem, że Facebook mnie shadowbanuje, ojejku, na szczęście jest Twitter, tak? Nie robiłem z tego żadnego wielkiego halo, ponieważ no, po prostu stwierdzam, że no trudno. Natomiast co innego jest, gdy mówimy o partii politycznej, ponieważ ja czy wcześniej Korwin-Mikke, który został zablokowany, no to jest powiedzmy, że sprawa indywidualna. Natomiast w przypadku partii politycznej, no to tutaj jest wpływ obcego kapitału, obcej korporacji na demokratyczne wybory, ponieważ no, nasza ale partia... Nie, panie pośle, chwileczkę. Tak jak pan... Z tego samego powodu broniliście TVN-u. Mówiliście, że to jest tak, prywatny ale... kapitał, ich sprawa, a teraz tak, ale... Facebook prywatny kapitał, panie... nie ich sprawa, bo chodzi o partię polityczną. A TVN wpływa na wybory, panie pośle, jak ja wiem. PZPR w PRL-u. Ale proszę mi dać dokończyć. W momencie, gdy Facebook usuwa profil partii politycznej, to żywo wpływa na wyniki wyborów. Podobnie jak wspomniany przez pana TVN, gdyby na przykład zechciał nie zapraszać nagle
posłów Konfederacji, to też można by było mówić, że wpływa na wyniki demokratycznych wyborów, bo nie pozwala jednej ze stron... tylko doborem gości. No, ale chodzi o to, że jeżeli goście są, to przynajmniej mogą coś mówić, tak? Natomiast jak ich nie ma, no to ich nie ma. Zamilczenie, jak pan doskonale wie, jest dużo bardziej skuteczne niż zapraszanie i ośmieszanie nawet. Więc tutaj to. Ja tutaj zwracam uwagę na to, że Facebook nie ma prawa wpływać w ten sposób na wyniki wyborów, ale mądrzejsi ode mnie, bo ja nie jestem prawnikiem, ja jestem nauczycielem, mądrzejsi ode mnie prawnicy, którzy opublikowali, już jest kilka oświadczeń, filmików, gdzie tłumaczą, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, oświadczyli, że ban facebookowy, czy to na profilu partii politycznej, czy to na profilu osobistym, jest nielegalny i powinien zostać rozstrzygnięty, powinna ta sprawa być rozstrzygnięta w sądzie, w polskim sądzie, gdzie powinien być złożony pozew przeciwko Facebookowi właśnie. Ja o tym nie wiedziałem, gdy pisałem różne rzeczy, ale tak no, stwierdzam, że mądrzejsi ode mnie mają więcej racji ode mnie. I w tym momencie... To znaczy, weryfikuje pan trochę ten pogląd po prostu. Weryfikuje pan trochę ten pogląd z 2018 roku, że im wolno sobie te rzeczy robić, tak? Nie, no im wolno na przykład nie wrzucać reklam, no, albo nie oferować nam reklam. No, wolno im, powiedzmy, że nas w ten sposób nie promować, bo to jest platforma, która żyje z reklam. Natomiast oni nie są właścicielami społeczności. To społeczność buduje ten profil, to dzięki społeczności ten portal jest tak popularny, ta platforma, i społeczność w liczbie 671 tysięcy zdecydowała, że to, co chce oglądać, to, co pisze Konfederacja. Ten profil Konfederacji, były takie miesiące, kiedy był w głównej trójce najbardziej popularnych profili nie politycznych, tylko w Polsce. To prawda. Przegrywaliśmy tylko z Robertem Lewandowskim tam w niektórych miesiącach, więc no, lud zadecydował, a za 671 tysięcy ludzi zdecydował sobie cenzor facebookowy pracujący w Polsce, bo przecież te firmy, które cenzurują Facebooka, to są firmy polskie, które działają na zlecenia i to Polacy o tym decydują. Polscy administratorzy. Panie pośle, problem polega na tym, że można dostrzec pewne sprzeczność w waszym rozumowaniu, bo ja się zgadzam i nasza redakcja także gorąco popiera was w tym, byście odzyskali swoje konto, by nie cenzurowano, by wolność słowa była jak najszerzej pojmowana. Natomiast mówicie raz tak, raz inaczej, tak jak troszeczkę jakby wam pasowało. I przypomnijmy słowa Janusza Korwin-Mikkego o Facebooku, który właśnie monopolizuje i ma za duży wpływ na rzeczywistość, o to, co mówił na ten temat Janusz Korwin-Mikke. Co z Facebookiem? A ma pan obowiązek korzystania z Facebooka? Ja nie rozumiem. Jeżeli by się panu nie podobało korzystanie z Facebooku, to pan przestanie z niego korzystać. No nic, co się dzieje? No nic się nie dzieje, ale wyrastają już nowe. Są konkurencje, na przykład istnieje Wecze. Co? A nie wiem, co mnie... Dowcip polega na tym, że w normalnym kraju rządu nie powinno interesować, czy Orzeń upadnie, czy nie upadnie. Na jego miejsce przyjdzie jakaś inna firma. Co to obchodzi rząd? Rząd ma pilnować, żeby był porządek, żeby nie kradli, żebyśmy mieli granice zabezpieczone, żeby mieli dobre wojsko, a to, czy wygrywa Orange, czy jakaś inna firma, co to kogo obchodzi? No, panie pośle, jesteście libertariańscy, dopóki ten wolny rynek czy monopol was nie uderza i wtedy budzi się troska, którą ja też podzielam, ale wcześniej jej nie było. Nie, po prostu no, tutaj pozwolę sobie mieć inne zdanie. Ja uważam, że... Ale inne niż Facebook... Korwin, czy inne niż ja? Inne niż Korwin w tym przypadku, ponieważ ja uważam, że Facebook jest monopolem i Facebook jest w tym momencie firmą, która jako platforma społecznościowa może wpływać na wyniki wyborów, może obalać rządy, może na przykład zrobić to, co zrobiło Trumpowi, który był jeszcze wtedy urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Okazuje się, że nie był najpotężniejszym. Najpotężniejszym okazał się Mark Zuckerberg. Także w momencie, gdy Facebook przestał być taką sobie maleńką firemką, takim tam portalikiem dla zabawy, tylko stał się miejscem, w którym dochodzi do rzeczywistej wymiany zdań i można tam doprowadzić do tego, że wyniki wyborów są inne niż byłyby, gdyby nie działalność Facebooka taka czy inna, w tym momencie Facebook przestał być tak naprawdę portalikiem prywatnym, tylko zaczął być czymś zupełnie innym, czymś, co niestety musi być w jakiś określony sposób kontrolowane, a właściwie nie tyle kontrolowane, co po prostu musi być utrzymana tam zasada taka, że nikt z nich nie jest cenzorem
społeczeństwa. Choć kiedy my tak mówimy, to się śmiejecie, że jesteśmy socjalistami, bo chcemy, aby państwo ingerowało w prywatną firmę. Panie pośle, ale porozmawiajmy teraz na koniec, dlaczego właściwie Facebook was ocenzurował, bo tym oficjalnym powodem były, tak jak twierdzą, fake newsy dotyczące pandemii. Ja chciałbym państwu pokazać i panu posłowi, kogo na przykład promowała Konfederacja. Doktor Zbigniew Hałat o szczepieniach mówił na przykład tak. Nie, przepraszam, to nie jest ten materiał. To jest strona doktora Hałata ze strony virginologii, czyli dziewicologii, gdzie pokazuje zdjęcia dziewcząt zrobione z nienacka, także zdjęcia dzieci, gdzie podaje swój numer telefonu i zachęca dziewicę do, przepraszam, że to powiem, masturbacji. Dziewczyny często nie wiedzą, że są fotografowane. Jest numer telefonu, można się skontaktować. To doktor Zbigniew Hałat, ekspert między innymi prokonfederackich środowisk, ale też pokażmy, co o samych szczepieniach doktor Hałat mówił. Co mogę powiedzieć, że bardzo mnie przekonują materiały, gdzie ludzie sobie przekładają magnes do miejsca wstrzyknięcia i tam się nie odrywa. No więc to by znaczyło, że to by, no taka jest smutna prawda, że nie odrywa się ten magnes, no to nie ma się z tego śmiać. Abstrahując od tego, że wolno mówić głupoty, panie pośle, nie jesteśmy za cenzurowaniem głupoty, no to Facebook uznał, że taki doktor Hałat z magnesem przy szczepionce, czy dziewicami zachęcania nastoletnich dziewczyn do masturbacji, w czym doktor Hałat może pomóc, jest jednak niestosowne i za takie rzeczy zostaliście ocenzurowani. Dobrze, ja sobie nie przypominam tego z doktorem Hałatem, ja w ogóle nie znam człowieka i pierwszy raz w życiu widzę to. Ale pierwszy raz pan to widzi? Tak, no ja nie śledzę profilu Konfederacji, nie jestem adminem profilu Konfederacji. Nie, ale panie pośle, umarło 90 tysięcy ludzi w Polsce na COVID, 500 osób dziennie, promujecie doktora Hałata, a pan nie wie, kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Pierwszy raz człowieka widzę na oczy tutaj w tym materiale teraz. Życie ludzkie na wadze, a pan nie wie, że promujecie faceta, który twierdzi, że magnes się przyczepia do miejsca szczepienia? Ja bardziej skupiam się na przekazach na przykład profesora Kuny. I profesora Kunę wielokrotnie sam cytowałem, linkowałem, ale polecałem. Hałata podawaliście na profilu Konfederacji z tak wielkimi zasięgami, o których rozmawialiśmy. To jeszcze raz powtórzę, pierwszy raz na oczy widzę. Panie pośle, przepraszam, to trochę nieodpowiedzialnie brzmi. Jest pandemia. Mówicie wiele rzeczy na swoim profilu. Ludzie umierają, a kiedy wychodzi na jaw, że to jest człowiek, który zachęca młode dziewice do masturbacji i instruuje jak, pan mówi, ja nic nie wiem. Wie pan, ale ja naprawdę nic nie wiem. Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, nie znam człowieka. Że to jest nieodpowiedzialne. To się zdarza. To broni pan profilu, nie wiedząc, co ten profil podawał. No, ale bez przesady. Tam na tym profilu przede wszystkim to były wyliczenia z Ministerstwa Zdrowia. Wyliczenia, które są oficjalne. I nam te wyliczenia wskazywano jako fake newsy. Tam na tym profilu były inne rzeczy. Były cytaty z różnych rozmów. Były filmiki z różnych wywiadów, takich jak teraz ten z panem. I to też było nam wskazywane jako coś nieodpowiedniego. Jeżeli pojawiła się w telewizji, publicznej telewizji, jednej z głównych telewizji, jakaś osoba, która była jakimś doktorem, profesorem medycyny, który miał jakąkolwiek inną opinię na temat tej pandemii od tej oficjalnie przyjętej, jedynej, właściwej i akceptowalnej, to natychmiast były te filmiki oznaczane jako fake newsy. Ja miałem to wielokrotnie u siebie na forum sympatyków, bo ja na przykład na moim profilu nie wrzucam takich rzeczy, ale na profil forum sympatyków różne rzeczy wchodzą. I na tym forum sympatyków Facebook mi wielokrotnie ocenzurowywał różne linki, które wrzucali różni użytkownicy do tego forum, ponieważ stwierdzał, że to jest niewłaściwe. I również też wspomniany przeze mnie profesor Kuna, jeden z najbardziej uznanych specjalistów w Polsce, regularnie występujący w mediach, mówiący o tym, jak wygląda sytuacja rzeczywiście z COVID-em. I nie jest to, uwaga, antyszczepionkowiec, wręcz przeciwnie, on jest bardzo proszczepionkowy. Panie pośle, to pełna zgoda. Również wypowiedzi profesora Kuny były cenzurowane przez Facebooka. Ale nie rozmawiajmy o tym, o czym się zgadzamy, bo tutaj się zgadzamy i nie powinno się was cenzurować i życzymy dobrze debacie naukowej, ale czy chociaż się odetnie pan i potępi to, co widział u doktora Zbigniewa Hałata, że to jest niestosowne. Ja uważam, że gadanie o jakimś magnesie i tak dalej, to jest no niestety coś, co wykreśla tego człowieka z listy ludzi, z którymi należy rozmawiać poważnie może, ale no naprawdę, no nie znam człowieka, pierwszy raz w życiu widzę te materiały, nie rozumiem, o co chodzi, no i tyle. No. Polecam jednak ludzi, którzy mają konkretny autorytet w środowisku lekarskim, na przykład profesora Kunę, którego, jeszcze raz powtórzę, ja wielokrotnie cytowałem i akurat uważam, że prawidłowo. I wciąż, nawet jeżeli
to jednak istnieją tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Podejrzewam, że akurat na profilu Konfederacji to nie było tam dyskusji o masturbacji, tak jak pan tutaj wrzucił w materiale. Ale powołaliście się na eksperta od masturbacji. Dyskusja o, no dobrze, ale ten ekspert może mieć jakieś specyficzne inne poglądy, a akurat na temat COVID-a może mieć spostrzeżenia prawidłowe. I wrzucać zdjęcia dzieci. No ale to mówię, to już inna zupełnie, to są zupełnie inne tematy. Warto sprawdzać tych, na których się powołuje, żeby zachować wiarygodność. Panie pośle, przepraszam, bo mieliśmy tylko kwadrans. Natomiast jak najbardziej będziemy was wspierać przy odzyskiwaniu tego konta. Wolność słowa dopuszcza no nawet i opublikowanie, że magnes się przyczepia do miejsca po wszczepieniu. Więc nawet doktora Hałata byśmy tu w jakiś sposób za wolnością słowa bronili. Poseł Artur Dziambor, Konfederacja, był moim państwa gościem. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję też państwu, naszym widzom. Zachęcam do pozostania z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.